Poniedziałek, siema wszystkim. Dzisiaj słoneczko ładnie świeci i dzisiaj jest poniedziałek, dzień znienawidzony przez wszystkich. A wiecie co? Dla mnie poniedziałek to jest dzień nowych możliwości. I dzisiaj właśnie, skoro jest poniedziałek, więc postanowiłem zacząć. No i postanowiłem zacząć nagrywać takie swoje jakieś przemyślenia, jakieś wideoblogi będę wam tu robił. Pokazywał wam, jak żyję, jak można żyć. Może da wam to trochę motywacji do działania, a może będziecie mnie hejtować. Wyjebane na to. Będę sobie to robił po prostu, bo mam dużo wolnego czasu i chcę to robić. Lepiej pozytywnie się uśmiechać, wiecie, niż od rana się smucić i wkurwiać na coś. Pokażę wam coś. Idę sobie właśnie tutaj taką ścieżką, z góry schodzę, ale zaraz wam pokażę tutaj, jaki jest widok. Już właśnie wychodzę, później wejdziemy do góry, to wam też pokażę, jak to fajnie wygląda z góry. O, zobaczcie, tak mam kamerę, tak jak patrzę tą kamerą, tak będę wam to pokazywał, bo chuj wie, czy ta kamera w ogóle przednia dobrze pokazuje z tak daleka. Ale zobaczcie, jak to ładnie. No, idziemy się przejść na przystań. Zobaczymy, co tam słychać. No i tak, rano trzeba wstać i trzeba działać. U mnie jest godzina 8. Wstałem dzisiaj o godzinie 6. Zjadłem śniadanie i wybrałem się na spacer, rozumiecie? Tak, rekreacyjnie, trzeba trochę pozwiedzać, trochę świeżego powietrza, sodi hub, trochę świeżego powietrza i ruchu najważniejsze. Zobaczcie, pieski, widzicie? Tak, spokój, uśmiech i ruch, to jest chyba najważniejsze. To wszystko inne w życiu można zmienić. Ludzie rano wstają, myją zęby, często nie jedząc śniadania nawet, kurwa, i idą do pracy. A, przekleństwo, wiecie. Będę wam tu przeklinał, bo czasami po prostu się nie da nie przeklinać, a ja jestem jaki jestem, więc będę wam musiał tutaj przeklinać. Jak nie lubicie, to po prostu to zamknijcie, a jak lubicie, to dajcie lajka w górę. Taką, wiecie, łapkę w górę i no i wtedy ja będę widział, że jest okej, nie? Więc no jak z tym lajkiem? Będę widział, będzie wszystko dobrze, nie? Będę wiedział, że chcecie to oglądać, że chcecie oglądać moje gadanie od rana i obserwować to wszystko, co się tutaj dzieje. Będziecie mieli okazję żyć moim życiem. Tak, skoro nie chcecie żyć swoim życiem, to będziecie mieli okazję żyć moim życiem. Może wam będzie się podobać, może nie. To zobaczymy. O, jak tu ciepło. O. Tutaj panowie przygotowują się do pracy. Zobaczcie, tankują łódki. Akurat ten już skończył tankowanie i łódka gdzieś już popłynęła. Ale chodzi z bańką. Wiadomo, o co chodzi, nie? Jestem trochę przeziębiony. Stąd mój głos taki. Dojebałem się klimatyzacją, wiecie. Wchodzisz do pomieszczenia, jest minus 16, jest 16 stopni. Wychodzisz na zewnątrz, jest 30. I tak w kółko to idzie się przeziębić trochę, ale za chwilę to przejdzie i już później myślę, że już będzie wszystko dobrze, więc podejrzewam, że jeszcze 1-2 dni i będę mówił normalnie, wiecie. Więc jak to tam z tą waszą poranną motywacją? Robicie treningi? Chodzicie, ćwiczycie trochę? Wiecie, ruch? Jak macie dużo ruchu w życiu, uprawiacie jakiś sport, to jest wam łatwiej podejmować decyzje. Czasami te decyzje są niewygodne.
Nie można po prostu żyć tak, żeby było wygodnie. Wstawać rano do pracy, iść do tej pracy. Nie można narzekać, że praca chujowa, że o, dzisiaj poniedziałek, jest lipa. Nie. Jak już jest tak, to wiecie co? To musicie coś zmienić. Bo inaczej to będziecie później starzy. Ludzie tak mówią, idziecie do szkoły, oni wam mówią, a uczcie się, uczcie, później będziecie pracować, będzie emerytura. Ale właśnie czemu ta emerytura ma być, jak dopiero będziecie starzy? Czemu ona ma być? Jesteście młodzi, energii pełni i możecie sobie jeździć, zwiedzać. Czemu nie macie zarabiać tak, jak lubicie? Nie wiem, lubisz naprawiać samochody, to naprawiaj te samochody i nie będziesz musiał chodzić do pracy, bo będziesz robił coś, co lubisz. Ja lubię się wygłupiać, więc się wygłupiam. I tak zarabiam, a kto inny jest informatykiem i lubi siedzieć przy komputerze, więc tak pracuję. Ja dzisiaj też będę siedział przy komputerze. Moja praca, oprócz tego, że ja tam sobie robię jakieś głupoty, moja praca też się opiera o pracę przy komputerze. Siedzę przy tym komputerze czasami parę godzin, wiecie. I coś tam montuję i klikam, czasami mi coś nie wychodzi, bredzę, gadam sam do siebie przy tym komputerze, wiecie, co to, tak już czasami jest, ale ważne, żeby nam było dobrze, wiecie, żebyście wstawali i się uśmiechali, żebyście mówili sobie, o, dzisiaj poniedziałek, dzień nowych możliwości, można coś ze sobą zrobić, można zacząć coś nowego. Weekend był, nikt nie pracował, nie mogłem działać, musiałem odpoczywać, a tu jednak dzisiaj jest nowy tydzień. Doszliśmy do jakiejś przemysłowej części. Jakieś stare barki mi się ukazały. Zaraz wam też je pokażę. A zaraz tam dojdę kawałek dalej. Później trzeba będzie wrócić do mojego motoru. Jeżdżę tu motorem po tej Azji. Chyba motorem jest najwygodniej, wiecie. Jest gorąco. No i ten motor, to jednak tutaj wszędzie jest pełno ludzi. I tym motorem to łatwo się gdziekolwiek przedostać. Tak. Tak właśnie. Dzisiaj muszę zamówić bilety na Filipiny. Tak, będziemy lecieć na Filipiny. Tam muszę trochę pozwiedzać, pomalować, porobić różnych dziwnych rzeczy. No i będziemy tam jakieś 15 dni, może 20. Chcemy zobaczyć wyspę Bohol. Wzgórza czekoladowe, wiecie. Może jakieś kakao przywieziemy albo coś. Jakieś filipińskie prostytutki. Zobaczymy, co tam będzie fajnego. Jaka przygoda nas zastanie. Będę leciał z Sherry. Może być fajnie, nie? A może nie, może coś tam będzie dziwnego i nie wiem. Lecę w nieznane, wiecie. Nie znam tych miejsc. Też tutaj nie znam, nie wiem. Nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, co robię. Żyję sobie po prostu, wstaję rano i jo, tak już jest. Nic nie planuję. Rano muszę wstać i no i wstaję. Budzik nie dzwoni, ale ja się budzę, wiecie. Budzę się pełen energii i pełen pomysłów. W mojej głowie jest pełno pomysłów. Ja myślę, co mam zrobić. Co dzisiaj mam robić. Gdzie mam iść. No i w ogóle, skąd mogę wziąć więcej radości. Wiecie. Tak w ogóle to tutaj chciałem wam jeszcze powiedzieć. Już gadam, kurwa. Prawie 10 minut. Chciałem wam jeszcze tyle powiedzieć. Co najważniejsze, chciałem wam powiedzieć, że ja wam nie będę tutaj na swoim kanale nic sprzedawał, wiecie. Bo ja nie chcę wam nic sprzedawać. Ja chcę wam pokazać, jak możecie żyć. Chcę wam dać trochę takiej motywacji, żebyście działali. Żebyście przestali pierdolić od rana, jak to jest chujowo, i hejtować ludzi w internecie. Tylko żebyście zaczęli działać, wiecie. Nawet jak chodzicie do tej zjebanej pracy, to
to zawsze możecie w tej pracy odłożyć troszkę pieniędzy, zainwestować, zrobić coś. Później wiadomo, czasami trzeba jakiś pierdolnąć dziki krok. Tak jak ja na przykład niedawno rzuciłem pracę, wiecie. Byłem kiedyś kierowcą, też jeździłem ciężarówką. Byłem jebanym niewolnikiem, jak kurwa pies. Rozumiecie? Zapierdalałem po 12 godzin. Było to strasznie niewdzięczne. A jednak rzuciłem. Z dnia na dzień rzuciłem pracę, kupiłem bilet i stwierdziłem, że jebać to. Trzeba robić pieniądze i trzeba być szczęśliwym. Nawet nieważne. Nieważne to, ile tu zarobię, tylko ważne to, że będę tutaj szczęśliwy, że nie będzie mnie budził żaden budzik, nikt mi nie będzie mówił, dzisiaj masz pracować dłużej, bo trzeba wozić kontener. Nie, 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 ja będę wstawał. Jak po prostu mój organizm się wyśpi, to ja sobie wstanę. O, zobaczcie, Pattaya City. City of Pattaya. Miasto prostytucji. Jest dzień. Dzisiaj jest dzień, jest poranek, więc to miasto jest troszkę opustoszałe. Ludzie po imprezach, kurwa, wszyscy się leczą. Każdy chleje, ćpa. A ja właśnie nie, a ja tu od rana już wstałem, budzik mnie nie obudził. Znowu do tego budzika. Ale on był najbardziej wkurwiający w tym wszystkim, wiecie. Dzisiaj mnie on nie obudził. Jak to się dzieje od ostatnich paru miesięcy. Budzik nie budzi, wstajesz. Twój umysł jest świeży, wypoczęty. No i wtedy wiesz, że możesz działać. Wiesz, czujesz to, że ci się chce, rozumiesz? Musisz spróbować i wtedy będziesz wiedział, że jest zajebiście. Ja za chwilę udam się z powrotem na górę, gdzie znajduje się mój motor. On znajduje się gdzieś tam u góry. Mam wodę tutaj, trzeba pić dużo wody, żeby się nie odwodnić. Ja tak sobie szedłem już 12 minut. Idę, wędruję i teraz będę drugie 12 wracał. Później tam sobie usiądę na swojej skale, kurwa, na kamieniu. Usiądę na kamieniu, na którym siadam praktycznie codziennie, jak tutaj jestem i no i na nim siedzę. Siedzę sobie po prostu i wiecie, co robię? I w sumie nic nie robię. Siedzę i obserwuję. Patrzę w dal. Jest z góry ładny widok na morze, na łódki, które tu pływają. Można się zrelaksować, słychać ptaki, szum morza i można sobie wtedy poukładać wszystko w głowie, wiecie. Ja to lubię czasami sobie w spokoju usiąść, nie gadać z ludźmi. Po co mi cała masa ludzi? Ja ich nie potrzebuję. Ja czuję się sam dobrze ze sobą, ja nie muszę czuć się dobrze z ludźmi, wiecie. To jest zajebiste. Właśnie to jest zajebiste uczucie, że czujesz się sam dobrze ze sobą i nieważne gdzie będziesz, co będziesz robił, będziesz się czuł sam dobrze ze sobą, bo robisz to, co lubisz i nikt ci nie mówi, co masz robić, czyli nie jesteś niewolnikiem. Wiesz, to jest piękne. O, tutaj przywieźli napoje. Ładują łódki, będą za chwilę towar rozwozić na wyspy na pewno. Ludzie mieszkają na wyspach, wiecie. Teraz odwróciłem, to nie wiem, czy wy mnie słyszycie, ale musicie zobaczyć, stare łódki oni ładują. Widzicie? No i Coca-Cola. Coca-Cola musi być. Bez coli to jest. Bez cukru. Ludzie, bez cukru odchodzi wam z organizmu. Endorfiny odchodzą. Cukier to jeden z większych narkotyków.
tak samo jak kokaina. Poprawia nastrój i sprawia, że jesteście szczęśliwi. A spróbujcie zamiast coli. Spróbujcie zamiast tej głupiej coli czy głupiego soku z cukrem wypić sobie wodę. Ja wiem, spróbujcie nie jeść cukierka, tylko zjeść sobie jabłko. Spróbujcie tak robić przez miesiąc. Zobaczycie, jak wasze ciało zacznie reagować na to wszystko. Zobaczycie, będziecie się czuć zupełnie inaczej. Na początku będziecie smutni z powodu braku tego cukru, ale już po jakimś krótkim czasie nauczycie się dostarczać ten cukier z innych takich naturalnych, wiecie, rzeczy, jak owoce. Owoce można jeść i one dostarczają też cukier. Ja jem bardzo dużo owoców, melonów, arbuzów, jabłek, wiecie, pomarańczy. Różne owoce jem tutaj i dostarczam sobie ten cukier. Staram się nie jeść słodyczy, chipsów. Ostatnio odstawiłem chipsy, wiecie, I zacząłem, zamieniłem je po prostu, nie odstawiłem ich, nie przestałem jeść chipsów. Tylko zacząłem jeść chipsy, wiecie, które są zrobione z kokosa. Tak, jest pokrojony kokos, ususzony. No i na to jest jakaś posypka smakowa, walnięta. Ostatnio jadłem o smaku miodu. Były naprawdę zajebiste, o wiele lepsze niż zwykłe chipsy z ziemniaków. Trochę się spociłem. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, czy nie. W sumie też mało mnie to interesuje, wiecie. Tutaj ludzie, też nie wiem, czy to zobaczycie, zobaczcie całe miasto. Może jestem z drugiej strony tego miasta. Motorówki. Chodźcie, wam pokażę motorówki. Może będziecie je lubić. Może wam się spodobają. Może któryś z was będzie chciał sobie kupić motorówkę, albo któraś z was. No nie wiem, nieważne, czy jesteś dziewczyną, czy chłopakiem. I tak możesz działać, możesz oglądać mnie i czerpać tą motywację. Te motorówki to można sobie wynająć, wiecie. Są skutery. Z tymi skuterami to akurat ktoś sobie do pracy przyjechał, ale te łódki to można wynająć. Kosztuje to jakieś tam śmieszne pieniądze. Dostajesz kierowcę i on z tobą płynie, gdzie chcesz. Mówisz mu, panie, chciałbym się dostać na taką i taką wyspę. I on mówi, dobra, to płyniemy. Płyniemy w nieznane. Nieznane dla nas, bo my tego nie znamy. Ale on dobrze wie, jak to wszystko tutaj wygląda, bo on się tu urodził. Albo może się nie urodził tu, tylko gdzieś dalej, ale tu żyje, wiecie. Wiem, mam nasrane. Mam nasrane w głowie strasznie. Ale wiecie co? Ja się czuję sam ze sobą, ja się czuję dobrze. Czuję się zajebiście sam ze sobą. Miazga. Chodzę sobie od rana, gadam. Wyglądam trochę jak debil, jak trzymam ten telefon. Nie wiem, czy tak, nieważne. Tak go trzymam, bo jest mi... Bo jest dobrze, bo widzę dużo wtedy. Więc tak będę go trzymał. Chyba dla was też będzie lepiej, jak będę go tak trzymał. A później na pewno, jak udostępnię ten film, to on będzie lepiej wyglądał. Tak? A lepiej wam jak tak trzymam? Czy lepiej jak tak? Muszę sobie kupić jakiś kijek do telefonu. Bo może będzie to wszystko lepiej wyglądać. Ale na razie będę sobie nagrywał tak. O, woda. Woda mineralna. Nie pijcie wody źródlanej, pijcie mineralną. Mineralna woda to jednak wy potrzebujecie, wasze ciało potrzebuje dużo minerałów, żeby żyć, żeby mieć energię. Musi być, minerały muszą być. Ja tu mam wodę mineralną i codziennie piję wodę mineralną, nie piję innej wody. Czasami robię sobie herbatę, kawę. Wiem, kawa też narkotyk. Ale lubię sobie pierdolnąć porządną kawę. Najlepiej jakieś podwójne espresso. Albo dwa podwójne espresso.
świeżo zmielona kawa, wiecie, ciśnieniowy ekspres. Wtedy taka kawa ma pierdolnięcie. Jak już pijesz kawę, to pij ją tak, żeby ona miała pierdolnięcie, żeby ona działała. Żeby ona robiła, wiesz, robotę, tak jakbyś zajebał kreskę w nos i nagle byś czuł tą moc. Bo ja w sumie kawę to piję tylko po to, żeby ona miała pierdolnięcie. Nie piję jej, żeby ona była dobra. Nie słodzę kawy. Nie leję mleka do kawy. Tylko po prostu robię kawę z ekspresu i wiecie co? I piję ją sobie taką jaka ona jest. Po chwili czuję to pierdolnięcie. Kawa daje kopa i mam energię. Ale nie potrzebuję tej energii. Potrzebuję ją wieczorem, jak już jestem zmęczony, a dalej muszę pracować. Tak, później wam pokażę, jak pracuję, co robię. A na razie nie. Czasami trzeba pracować, wiecie, nawet jak pracujecie sami dla siebie, czasami jest taki kurwa dzień, że siedzicie, jest pierwsza w nocy, a wy dalej siedzicie przy tym komputerze, jest godzina 23. Wy już siedzieliście przy tym komputerze, później jest pierwsza, wy dalej siedzicie, o zobaczcie, pies. Śpij sobie tutaj. Pies, zakaz palenia. Fajnie, nie? No i dobra, wracając do tego, co gadałem, co mówiłem. Jest 23, wy siedzicie. Jest pierwsza, druga, trzecia w nocy, a wy siedzicie przy tym komputerze, montujecie to, co zrobiliście przez cały dzień, składacie to, rozsyłacie maile, rozumiecie? I to też jest kurwa ciężka praca. Tylko różni się od tej pracy na etacie, bo ja wiem, że ja robię tą pracę dla siebie, że im więcej jej zrobię, tym więcej mi zapłacą. A wcale nie muszę siedzieć więcej godzin w tej pracy, tylko mogę sobie, no wiecie, mogę sobie po prostu zrobić szybciej, a zarobić więcej. O, wchodzimy tutaj właśnie do góry, tam na motolotni coś leci. Nie wiem, czy go widzicie. Tam na takich spadochronach latają. Też nie wiem, jak to się nazywa. I nie wiem, czy wy to widzicie, ale... Ale fajnie. Ludzie sobie aktywnie czas spędzają. Kaktusy rosną. Kaktusy. O, rzadki widok w Polsce, nie? W Europie w sumie też. Ja to miałem w Europie kaktusy, wiecie? Na oknie. Hodowałem sobie takie małe kaktusiki. O, moja siostra teraz hoduje też takie kaktusy i one nie wymagają opieki dużo. Trochę można je podlać i... O! Wysoko, wysoko, trochę się zmęczyłem. Można podlać te kaktusy raz na jakiś czas i one będą rosły. Nawet jak zapomnisz czasami je podlać przez miesiąc, to ten kaktus i tak będzie żył. Dlatego kaktusy są takie fajne. Są prawie, że... Wiesz... Są prawie, że niezniszczalne. Dlatego lubię. Lubię przyrodę. W ogóle przyroda jest... zajebista. Rośnie. Człowiek ją niszczy. Ona dalej rośnie i mówi: nie złamiesz mnie, nie dam się, będę tu dalej rosła. No, dochodzimy do góry, pokażę wam ten widok i to będzie chyba koniec na dzisiaj. No, zobaczcie, doszliśmy. Zajebiście, nie? Sobie tutaj
posiedzę trochę, usiądę sobie tutaj, popatrzę na morze, odpocznę i zaplanuję swój dzisiejszy dzień. Mam trochę pracy. Później pewnie się jeszcze zobaczymy. Miłego dnia wszystkim życzę i szacun, dajcie lajka jak lubicie to piątka i działajcie, działajcie, żeby było wam dobrze w życiu. Nie uszczęśliwiajcie innych, tylko uszczęśliwiajcie siebie. Do zobaczenia.